Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na czat make-a, w którym zrobimy makijaż, potestujemy sporo nowości. Przede wszystkim mam tutaj do testu najnowszą paletkę z Anastazji Beverly Hills, która ma przepiękną kolorystykę i już się nie mogę doczekać, co o nią stworzę. Jestem ciekawa jakości, dawno nie testowałam żadnych cieni z Anastazji, jak już to właśnie z tej kolekcji Norwiny, także jestem ciekawa tutaj, jak ta paletka się sprawdzi. No i mam tutaj nowości zarówno polskich marek, jak i kilka zagranicznych. No i mam nadzieję, że stworzymy tutaj coś fajnego i znajdziemy może jakieś perełki. To zacznę dzisiaj od makijażu twarzy. Podkład, który nałożę na to, ten sprawdzany z L'Oreala, jest to True Match Nude. Teraz używam odcienia 2-3 Light i to jest idealny odcień w tym momencie dla mnie. Uwielbiam ten podkład ze względu na niesamowitą lekkość i fajne krycie, ponieważ to jest właśnie takie bardziej codzienne, ale jak najbardziej możemy sobie delikatnie też zbudować i osiągnąć takie średnie krycie, które mi jak najbardziej pasuje. Także ja jestem teraz zdecydowanie team delikatnie makijaż i ten podkład idealnie się wpasowuje. Ale za to do testu mam nową gąbeczkę. Jest to gąbeczka mięciuszek ze sklepu sugarpowder.pl. No i zobaczymy, jak się sprawdzi. Ja oczywiście ją zmoczyłam już wcześniej. Jest niesamowicie mięciutka, tak jak też nazwa wskazuje tej gąbki. No i właśnie ciekawe, jak mi rozłoży podkład. Podkład oczywiście ładnie rozprowadza równomiernie, ale co muszę przyznać, to wydaje mi się, że bardziej chłonie podkład niż te gąbki, do których ja jestem przyzwyczajona z marki Boho Beauty, ze względu na to, że osiągnęłam też dużo delikatniejszy efekt przy takiej ilości tego podkładu niż normalnie, dlatego dołożę sobie tutaj troszeczkę na policzki i na nos, żeby dobudować tutaj troszeczkę tego krycia. Od razu wygląda to znacznie lepiej, ale używając właśnie tych gąbek z Boho Beauty, o których wspomniałam, taki efekt uzyskuję po pierwszej warstwie, nie muszę wtedy dobudowywać. Dlatego to jest zdecydowanie gąbka, która chłoni bardziej podkład, więc uzyskamy nią delikatniejszy efekt i podkłady niestety będą przez to mniej wydajne. Ale moja opinia jest zarówno po pierwszym użyciu, jak i także przy użytku z takim bardzo delikatnym, lejącym się podkładem. A więc w przypadku takiej tradycyjnej gęstości podkładu może już być inaczej, ale oczywiście to przetestuję i dam Wam znać. Dajcie znać, czy sami używaliście tej gąbki czy innych produktów, które Wam tutaj pokażę. Czas na korektor i kupiłam ostatnio korektor z Catrice tej serii True Skin i mam tutaj odcień 05 Warm Macadamia, który nałożę teraz pod oczy i delikatnie w strefie T. Tutaj kolorystyka mi się podoba, ponieważ jest faktycznie taka ładnie żółtawa, ale dla typowych bladziochów już mógłby to być nieco zbyt ciemny odcień. Jestem ciekawa tego korektora, ponieważ podkład niby mi się podobał, niby nie do końca. W sensie ten podkład naprawdę wygląda przepięknie na skórze. I chyba najładniej ze wszystkich drogeryjnych podkładów, które testowałam. Ale niestety nie jest zbyt trwały na mojej twarzy i mi na twarzy po prostu jakby pęka w tych liniach uśmiechu i po jakimś czasie tak nie wygląda dobrze. Więc jestem ciekawa, jak to będzie w przypadku korektora. Czy on mi się sprawdzi, czy nie. Jakie będzie miał krycie. Chętnie sobie właśnie to przetestuję. Chociaż sama fanką nie jestem tego najbardziej popularnego. On się nazywa chyba Liquid Coverage, czy jakoś tak, czy Liquid Camouflage? Już nie pamiętam. Nie jestem fanką tamtego, jest dla mnie zbyt suchy, wolę takie bardziej kremowe, no, także zobaczymy, jak będzie w przypadku tego. Podoba mi się, jak wygląda na skórze, ponieważ jest taki ładnie gładki i dobrze się rozprowadza, no, ale co muszę Wam powiedzieć, to zaskoczona jestem kryciem, ponieważ to krycie jest naprawdę dosyć delikatne. Ja tutaj oczywiście nie oszczędzam, jak zawsze, ilości tego korektora, a tutaj mam wrażenie, że te cienie pod oczami są w dalszym ciągu delikatnie widoczne, że widać po prostu załamania pod oczami, że nie jest to takie pełne krycie. Korektor pod oczami utrwalę nowym dla mnie pudrem, jest to pudr z Han Fresh Rosy Eye Powder, który jest takim dosyć mocno różowym odcieniu, jak też możecie zobaczyć, o ile nie prześwietla tutaj tego produktu. Jest mocno różowy, także jestem ciekawa, jak będzie wyglądał pod oczami i czy nie będzie zmieniał koloru tego podkładu, no, ale ma być to ogólnie bardzo lekki, odświeżający puder pod oczy, który ma przedłużać trwałość naszego makijażu i dawać promienne wykończenie, także oczywiście to sprawdzimy. Wygładzę ten korektor najpierw w załamaniach i następnie zaaplikuję ten puder metodą baking. W przypadku takiej ilości, którą ja używam do bakingu pod oczami, nie widać, żeby zmieniał on jakkolwiek kolor, ale bardzo ładnie zmatowił skórę i jest tutaj niesamowicie gładka, jest bardzo przyjemny i też nie podkreślił zmarszczek, także zobaczymy, jak mi utrzyma korektor w ciągu dnia, ale póki co zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Przejdziemy teraz do kremowego różu i już nawet nie wiecie, jak długo ten róż leży tutaj na toalecie za każdym razem, jak nagrywam chat make-up, ale zazwyczaj jest tak, że nałożę puder i dopiero mi się przypomina. Także teraz pamiętam.
zanim przypudrowałam cały makijaż twarzy. Jest to róż z marki Nude Sticks z serii Nudist Matte i odcień, jaki ja nałożę dzisiaj na policzki, to jest odcień Cherry, czyli taki przepiękny różowy odcień. Zobaczymy, jak będzie wyglądał i zastanawiam się, jak go nałożyć. Czy sobie wklepać palcami i później gąbeczką? Wydaje mi się, że tak będzie najrozsądniej. Mogłam sprawdzić najpierw pigmentację, bo jest dosyć mocna. Ale łatwo i szybko, jak widzicie, się wklepuje ten róż, także dołożę tutaj jeszcze troszeczkę i przejdę do gąbeczki, żeby ładnie go tutaj rozetrzeć na policzkach. Niestety jest to produkt o bardzo tłustej konsystencji, nawet widać po samym opakowaniu, po tym jak ja tutaj dotykam, że to jest tłuste. No i o ile na takiej, wiecie, gładkiej, suchej skórze się rozprowadza ładnie i kolor jest widoczny, tak jak tutaj na dłoni, ale tutaj na twarzy niestety, o ile jest delikatnie widoczny, bardzo subtelnie, tak jednak on ściągnął mi podkład tutaj z policzków. Nie jest to jakoś bardzo rzucające się w oczy, może ze względu na to, że użyłam takiego delikatniejszego podkładu niż zwykle, bo w przypadku mocnego krycia na pewno byłoby to znacznie bardziej widoczne, ale po prostu tutaj starłam podkład właśnie na policzkach i widać tutaj w szczególności na górze, granice tutaj i zważony podkład. Więc niestety było to pierwsze i ostatnie użycie tego produktu, a ja teraz sobie dołożę odrobinę podkładu w miejscu, gdzie ten róż nałożyłam, tak żeby po prostu tutaj ten podkład wklepać na nowo. Całe szczęście jest to podkład, który bardzo ładnie się łączy ze sobą i mogę taki filling zrobić, ponieważ w przypadku użycia na przykład podkładu Double Wear, no to już nie byłabym w stanie tutaj tego podkładu na nowo wklepać, ponieważ on by się wyglądał jeszcze gorzej, by się zważył jeszcze bardziej. I przepudruję teraz całą twarz i użyję do tego celu pudru z Clarisse, jest to Blur Powder. Trochę dlatego, że kończy mi się mój puder Coty Ersman, to teraz zmuszam się do używania tych pudrów, które mam już w swoich zbiorach, zanim kupię kolejne opakowanie. Dlatego teraz właśnie mam zamiar troszeczkę pozużywać i sięgam teraz częściej po coś innego, tak jak właśnie tutaj ten puder Clarisse. O ile od razu mi się on dobrze sprawdził, to nie jest tak, że ja go nie lubiłam, to po prostu, wiecie, i tak sięgałam po ten mój sprawdzony puder. Ten uwielbiam w szczególności za to, jak on pięknie wygładza skórę i naprawdę pory są niewidoczne i skóra jest niesamowicie gładka i przyjemna. Teraz wykonturuję twarz, użyję tutaj moich sprawdzonych kosmetyków, które aktualnie używam. A teraz ze względu na to, że się opaliłam, to właśnie jeśli chodzi o bronzer, cały czas sięgam po ten bronzer Hoola, ponieważ on rzeczywiście wygląda przepięknie na skórze i nie muszę się tutaj za bardzo namachać i budować tutaj intensywności, żeby on był ładnie widoczny na takiej opalonej skórze, ponieważ zauważyłam, że te wszystkie bronzery, które mi się ostatnim czasem spodobały, to jednak mają delikatniejszy kolor i średnią pigmentację, więc muszę po prostu się namachać bardziej i dokładać dodatkowe warstwy, a tutaj jednak dzięki temu bronzerowi ten proces jest po prostu znacznie szybszy. Po tym nieudanym teście róż już nie będę testowała nic nowego, tylko nałożę róż z MAC-a. Jest to odcień Warm Soul, mój ulubiony odcień właśnie latem, ponieważ on ładnie podkreśla policzki, opalizuje, podkreśla opaleniznę, jednocześnie przepięknie się komponuje właśnie z opaloną skórą. A mój dzisiejszy rozświetlacz będzie to Becca Champagne Pop. Ze względu na to, że ten korektor, którego użyłam, on ma bardziej taką jednak nawilżającą konsystencję, nie zastyga i wchodzi mi tutaj mocno w załamania, to użyję odrobinę bazy z Inglota, jest to Eyeshadow Keeper. I dosłownie tutaj odrobinkę wklepię delikatnie w powiekę, w całą powierzchnię tutaj powieki. Tak, żeby makijaż, który dzisiaj wykonałam, jednak mi się dobrze trzymał i nie rozjechał się zbyt wcześnie. No i przechodzimy do gwiazdy dzisiejszego odcinka, czyli paletki z Anastasia. No i jeśli chodzi o nazwę, to oczywiście wyświetli wam się tutaj na górze. Jeśli ja miałabym ją przeczytać, to bym powiedziała Nouveau, ale nie mam pojęcia, jak się powinno wymawiać tą nazwę. Co mi się podoba, to jest znacznie fajniejsze opakowanie tutaj zewnętrzne niż palet starszych właśnie z Anastazji, czyli tych welurowych opakowaniach, które się bardzo łatwo brudziły i niszczyły. Także teraz to już wygląda znacznie lepiej i tak bardziej elegancko i jak
ekskluzywnie, tak bym powiedziała. No, oczywiście jest lusterko tutaj w środku, a paletka ma większy cień niż właśnie było do tej pory, tak jak mam na przykład w paletce Modern Renaissance, ponieważ nie ma tutaj, jak widzicie, pędzelka, także został usunięty całkowicie pędzelek, a dzięki temu są cienie większe. I jeśli chodzi o tutaj dobór kolorystyczny, to są cztery matowe cienie. Ten liliowy, który jest, on ma takie delikatne drobinki, tutaj przynajmniej tak to wygląda w opakowaniu. Reszta cieni to są cienie błyszczące. Także sporo jest tutaj połysków. Ja akurat jestem fanką, jak w paletach jest więcej matów, ale tak czy inaczej, kolorystyka jest przepiękna. Jest trochę takich ziemistych, zielonkawych, oliwkowych odcieni, ale także właśnie jest ten popów kolor liliowy i takie właśnie brązowe cienie, które sprawdzą się na co dzień. Ja dzisiaj wykonam raczej coś delikatniejszego, ponieważ też w tym makijażu będę wychodzić, będę szła na siłownię, także nie chcę jakoś zbytnio szaleć, ale fiolet oczywiście przetestuję w dzisiejszym makijażu. I właśnie od tego fioletu zacznę dzisiejszy makijaż. Jest to odcień Wisteria i ten odcień nałożę tutaj wewnętrznej części powieki, wyjeżdżając ku górze. Także robimy taki akcent kolorystyczny bardziej w wewnętrznych kącikach, ale nakładam obszerniej niż tradycyjnie. Szczerze, niesamowicie podoba mi się ten odcień. Ma zaskakująco dobrą pigmentację, jak na po pierwsze taki jasny cień, po drugie taki połyskujący, no jednak jest to pastelowy odcień i nie nałożony żadnej takiej specjalnej bazy, żeby go tutaj wybić. On ma taki bardzo subtelny połysk i niesamowicie mi się podoba. Rzadko kiedy takie wykończenie widzę w cieniach i nawet już nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałam, więc jestem pod wrażeniem, szczerze mówiąc. On jest dosyć taki delikatny w palecie, bym powiedziała. Lepiej go nakładać właśnie płaskim pędzelkiem, ponieważ jak tylko dotknęłam go pędzelkiem takim typowo do blendowania, to od razu mocno mi się rozpylił, dlatego właśnie tutaj wklepuję ten cień płaskim pędzelkiem, ponieważ wtedy nie rozsypuje mi się tutaj w paletce. A pędzelek, którego używam, jak widzicie, ma taką puchatą końcówkę, dlatego od razu jestem w stanie granice tego cienia tym pędzelkiem, wiecie, fajnie rozblendować, nie używając żadnego dodatkowego pędzelka. I słuchajcie, ten odcień od razu tutaj nakładam wewnętrzny kącik na dolnej powiece. Przejdę teraz do kolejnego odcienia, będzie to odcień Metro, który nakładam tutaj w zewnętrznym kąciku, wklepuję, żeby uzyskać fajną pigmentację i wyciągam nieco tutaj w załamanie powieki. Czystym pędzelkiem teraz dokładnie rozcieram granice, zarówno tutaj w załamaniu powieki, jak i także na środku powieki ruchomej. I następnie przechodzę do jaśniejszego odcienia, czyli odcienia Flare, czyli takiego pudrowego, brudnego różu, którym dokładnie tutaj podkreślę załamanie i rozetrę jeszcze dodatkowo ten cień w załamaniu powieki. I połączę od razu delikatnie razem z tym fioletem. I te kroki także powtórzę od razu na dolnej powiece, także zaczynam od ciemniejszego odcienia, które nakładam w zewnętrznym kąciku oka. Tutaj od razu widzę, że troszeczkę jest delikatniejsza pigmentacja właśnie na dolnej powiece, gdzie jednak, wiecie, nie mam żadnej bazy, a korektor już był przypudrowany tutaj pod spodem. A tym jaśniejszym cieniem dokładnie rozblendowuję granice i też łączę tak samo z fioletem. Także na dolnej powiece zostawiając tutaj taką lukę na środku. Widzicie, że tym bardziej po rozstarciu tutaj prawie nie widać tego ciemniejszego odcienia w zewnętrznym kąciku, że on się jeszcze też dodatkowo wytarł i ta pigmentacja jest znacznie delikatniejsza, dlatego spróbuję sobie tutaj jeszcze troszeczkę doklepać, żeby jednak wzmocnić intensywność, ale faktycznie są to raczej cienie do używania, wiecie, na mokrym korektorze czy na bazie, chociaż jak widzicie fiolet, zarówno tutaj na górnej powiece, jak i w wewnętrznym kąciku na dole, ma podobną intensywność. Też jest minimalnie delikatniejszy, ale nie aż tak jak w przypadku tego ciemniejszego cienia w zewnętrznym kąciku. A teraz na te luki, które zostawiłam zarówno na górnej powiece, jak i na dolnej, nałożę cielisty odcień, odcień Paloma i teraz przyjrzałam się, jak on wygląda, ten odcień. On też ma takie delikatne drobinki, nie jest aż tak połyskujący jak ten fiolet, od którego zaczęłam tutaj makijaż, ale faktycznie ma taki delikatny połysk w sobie, znacznie subtelniejszy. No i pigmentacja, widzę, że jest naprawdę super jak na taki jasny, kremowy odcień. Tutaj aplikuję właśnie centralnie na środku powieki. Ściągam nadmiar na dłoni, tego co zostało mi tutaj na pędzelku i delikatnie tutaj przeciągam w stronę zewnętrznego kącika najpierw i następnie robię to samo z drugiej strony. I poprawiam jeszcze tutaj te granice tymi pędzelkami, którymi nakładałam te cienie, tak żeby idealnie to ze sobą połączyć.
i powtarzam te same kroki tutaj na dolnej powiece. W tym momencie już jeśli chodzi o odcienie, to by było na tyle. Tak naprawdę przetestowałam tylko 4 odcienie, 3 maty i jeden ten taki delikatny połysk. No i podoba mi się praca tymi cieniami. Naprawdę fajnie się prezentują, jest dobra pigmentacja, ładnie się budują. O ile nie zrobiłam jakiegoś super mocnego makijażu, tak ten efekt bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o resztę cieni, to na pewno będę testowała i zobaczycie w akcji, jak nie tutaj w jakimś filmie, to w filmiku na Instagramie, czy już w gotowych moich makijażach. Jestem ciekawa tych zieleni. Dlatego je przetestuję na pewno w następnym makijażu moim. A teraz przejdziemy do kolejnego kroku i teraz użyję kredki z kolekcji Norwiny Chroma Sticks. Ja mam tutaj odcień Pastel Pink, czyli taki odcień bardzo jaśniutki, różowy i tę kredkę, słuchajcie, nałożę teraz na linię wodną, tak żeby optycznie powiększyć oczy, ale także, żeby dodać tutaj jeszcze nieco koloru. Konsystencja jest świetna, ponieważ jest średnio twarda, ładnie się rozprowadza tutaj właśnie na linii wodnej, zostawia fajny kolor, jednocześnie nie nakładamy zbyt dużo, nie ma tutaj takiej kumulacji jak w przypadku takich turbo miękkich kredek, a jednocześnie, wiecie, jest delikatna i nie załzawiły mi się oczy po aplikacji. Kolor wydawało mi się, że będzie nieco mocniejszy, a tak to naprawdę to jest taka bardziej różowa wersja cielistej kredki, czyli to będzie po prostu taki neutralny odcień do używania na co dzień. Spodziewałam się, że będzie to taki lekki pop-off kolor, ale będzie fajna do codziennego użytku, także jak najbardziej mi się podoba. Kolejnym etapem będzie stworzenie kreski i tak jak widziałabym tutaj jakąś brązową na przykład kreskę, taką delikatniejszą, tak jednak mam tutaj do przetestowania czarny eyeliner, to jest AA Wings, kolekcja z Magdą Pieczonką i jest to The Black Star Secrets Eyeliner. Podobno świetny produkt, także zobaczymy. Ma cieniutki pędzelek, jest to taki tradycyjny eyeliner w kałamarzu. Sprawdzałam już sobie wcześniej na dłoni, faktycznie on jest bardzo trwały i ma ładny, kruczoczarny kolor, także zobaczymy, jak mi się tutaj sprawdzi na powiece. Bardzo dobrze malowało mi się tym eyelinerem, jest fajnie płynny, tworzy idealną granicę, nie tworzy żadnych takich schodków na powiece, jak niektóre eyelinery i rzeczywiście daje cudowny efekt. Nie jest całkowicie matowy, ale nie jest też tak typowo błyszczący, jak większość eyelinerów, to jest tak coś pomiędzy, dzięki czemu ten efekt tak naprawdę, no może w tych światłach delikatnie nie widać, że odbija się światło, ale tak naprawdę w normalnym oświetleniu będzie niemalże całkowicie matowy. I też co pamiętam, że jak robiłam sobie swatch na dłoni, to później ciężko mi było go domyć, także jest to ogólnie wodoodporny eyeliner. Dlatego pokusiłam się tutaj, żeby wyciągnąć ten eyeliner w wewnętrznych kącikach i zobaczymy, czy będzie trwały, ale oczywiście zobaczycie podsumowanie w opisie trwałości tych kosmetyków. Teraz wytuszuję ręce i mam tutaj najnowszą maskarę z marki Maybelline, czyli The Colossal Curl Bounce. I jest to maskara podkręcająca, która ma klasyczną spiralkę, która jest jak widzicie delikatnie zakrzywiona, tak żeby właśnie te rzęsy podkręcić. Także zobaczymy, jak się sprawdzi tutaj na moich rzęsach. Nie podkręcamy ich wcześniej, ponieważ akurat do tego makijażu i tak przykleję sztuczne, ale po prostu chcę zobaczyć, jak sprawdzi się ta maskara na moich rzęsach. Delikatnie rzęsy mi się oblepiły od eyelinera. To jest taki rodzaj, który delikatnie może sklejać, jeśli nam, wiecie, wyjdzie ten eyeliner na rzęsy. No i co? No jest delikatny efekt, szczerze mówiąc. Nawet jak patrzę tak na wprost, to tych rzęs nie widać. W sensie, że one nie wyszły nawet poza tą kreskę. No co prawda zrobiłam dosyć grubą, ale no nie są widoczne. Zobaczymy jak na dolnych. Ostatnio tak polubiłam takie zgrabniejsze szczoteczki, że nawet, słuchajcie, ciężko mi się teraz malować właśnie taką grubszą spiralką. Nie wiem po co dalej są właśnie robione takie gigantyczne szczoty. Jak ja nawet przy dużych oczach mam często problem, żeby taką szczotką wytuszować rzęsy. No na dolnych rzęsach rzeczywiście ten efekt jest fajny, że one są ładnie podkreślone. Co prawda mam odrobinę kredki, jak widzicie na rzęsach, ale rzeczywiście ładnie to wygląda. Dołożę jeszcze drugą warstwę tutaj na dół. Na górę już nie będę dokładała ze względu na te sztuczne rzęsy, które zamierzam przykleić. To już nie potrzebuję tam ładować dodatkowej warstwy. Ładnie się buduje i rzeczywiście daje mocny efekt na rzęsach, także spokojnie będę mogła używać właśnie podsztuczne rzęsy, żeby wyciągnąć jak najwięcej z dolnych, a górne, żeby tylko właśnie wytuszować przed sztucznymi, będzie ok. Poza kamerą dokleiłam sztuczne rzęsy i teraz ten makijaż w końcu zaczyna wyglądać. Podoba mi się, jak to wyszło. No teraz przejdziemy do makijażu brwi i mam tutaj taką słodką miniaturkę żelu do brwi przezroczystego z Anastazji.
i delikatnie teraz wyczeszę moje brwi ku górze. Myślałam, że trudno będzie, wiecie, używać tej miniaturki ze względu na to, jak duża jest rączka, jak jest mała szczoteczka i jak tutaj jest grube to, że myślałam, że będzie ciężko, wiecie, się dostać i żebym musiała jakoś wygiąć tutaj tę spiralkę, żeby w ogóle użytkować, ale nie, jest okej. Okay. O ile bardzo się dobrze tego żelu używa, nie ma tutaj nadmiaru produktu i nie jest widoczny, nie jest ani błyszczący, ani właśnie się jakoś nie zbiera na brwiach oczywiście, to jednak mam wątpliwości, czy te brwi się tak, wiecie, ułożą, utrzymają w jednym miejscu, ponieważ on nie jest jakoś tak klejący, chociaż nie, no dobra, w tym momencie już zaczyna zastygać, ale no nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest jakoś za bardzo silny żel do brwi, ale wszystko się dzisiaj okaże podczas noszenia tego makijażu. Ale podkreślenia brwi, mam tutaj taką paletkę cieni iskowo, jest to Eyebrow Stylist Set. Nie ma tutaj wypisanego żadnego odcienia, więc obstawiam, że jest tylko jeden. No i zobaczymy, czy ten środkowy odcień nie będzie dla mnie zbyt chłodny, ale wydaje mi się, że to będzie fajna opcja dla blondynek. Zobaczymy, tutaj zacznę od dolnej granicy tutaj z przodu, żeby sprawdzić ten kolor. Nie no, odcień wydaje mi się, że jest idealny dla mnie. Obawiałam się, że może być za chłodny albo zbyt ciemny, ponieważ ja używam jasnych odcieni do brwi. Ale nie, jest idealnie. Brwi zrobione, możemy przejść do ostatniego kroku, czyli do ust. Na początek użyję tutaj konturówki z marki Kobo. Jest to seria Nude Goddess Lip Liner i odcień to jest 04 Foxy Caramel. I tą konturówką dokładnie tutaj obrysuję usta i też wypełnię po zewnętrznych częściach, zewnętrzne kąciki wypełnię także konturówką. A na usta nałożę szminkę z tej samej kolekcji i jest to odcień Toffee Nude, czyli taki dosyć ciepły odcień nude, wpadający już lekko w brązowe tony. I tak prezentuje się skończony makijaż, a teraz czas na podsumowanie użytek przeze mnie kosmetyków. Zacznijmy tutaj od makijażu twarzy. I jeśli chodzi o nowości, które dzisiaj testowałam, nowości dla mnie też, to był korektor z Catrice i szczerze jest okej. Już skończyłam makijażu, jakby nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Faktycznie to krycie mi odpowiada, nawet w przypadku mocniejszego makijażu, gdzie lubię jednak, żeby, wiecie, wszystko było tutaj pod oczami podkreślone. Kremowa jest konsystencja, raczej nie podcienie, raczej to tylko pod oczy, ale zobaczymy, jak będzie wypadać ogólnie w ciągu dnia, czy nie będzie mi wchodził w załamania, więc zobaczymy, jak będzie dalej, więc będę Was informowała, ale póki co wypada fajnie i wydaje mi się, że jest to dosyć dobra opcja do używania codziennego. Puder pod oczy Scan, początkowo myślałam po kolorze, że nie będzie to nic dla mnie. Obawiałam się, że mocno będzie tutaj zaróżowił te okolice, ale wcale nie. Fajnie podkreślił korektor, skóra jest niesamowicie przyjemna pod oczami, no i sprawdzę właśnie, jak będzie trwało, ale póki co jestem zadowolona z obu tych produktów. Róż, tak jak mówiłam, już pójdzie w odstawkę. Oddam po prostu komuś, może komuś innemu się sprawdzi, ale u siebie nie widzę jakiegokolwiek zastosowania tak naprawdę do tego produktu. Z paletki cieni jestem póki co naprawdę bardzo zadowolona. Nie przetestowałam wielu cieni, więc ciężko mi jest ocenić tę paletkę dobrze, ale na pewno będę testowała z przyjemnością dalej cienie. Dobrze mi się sprawdziły tematowe, także jestem ciekawa połysków. One raczej wyglądają na takie subtelniejsze, oprócz tego odcienia Lili, które jak widzicie bardziej odbija światło i jest wielowymiarowy. On odpalizuje w ogóle na takie fiolet, ale też widzę jakieś takie zielonkawe jakby drobinki, czy to błękitne. Pod różnym kątem wygląda inaczej, także jestem jego ciekawa i tych zieleni, więc na pewno zmaluję nie jeden jeszcze makijaż tą paletką i ogólnie lubię te paletki ze względu na to, że one są takie fajne, kompaktowe. Wygodnie się nimi maluję, ponieważ wiecie, mieszczą się w ręku. Ja na przykład malując czy siebie, czy inne osoby, lubię po prostu paletę trzymać w ręku, ponieważ jest dla mnie to wygodne, ale no nie każdą jesteśmy w stanie trzymać w ręku. Ta jest fajna, kompaktowa, więc no zobaczymy i jestem ciekawa też, czy pojawią się jakieś nowe z tej serii właśnie tych klasycznych paletek cieni, ponieważ je naprawdę bardzo lubię i paletkę Modern Renaissance katuję i używam bardzo często, w szczególności malując inne osoby. Kredka z serii Norwiny z Anastazji też wygląda świetnie, daje troszeczkę koloru, ale malutko, więc będzie pasowała tak naprawdę do każdego tego makijażu, żeby odświeżyć tak spojrzenie i zobaczymy, jak będzie trwało, ale jest to kredka z tych zastygających.
wiodących, więc obstawiam, że będzie wypadała dobrze tutaj na linii wodnej. Eyeliner też mnie bardzo miło zaskoczył. Dobrze mi się malowało. Zobaczymy, jak będzie trwało się na oczach, ale skoro na dłoni swatch tak dobrze się trzymał, to nie mam tutaj obawy, że będzie inaczej tutaj, jeśli chodzi o powieki. Maskara, tak jak mówiłam, bardziej pod sztuczne rzęsy niż tak w przypadku codziennego makijażu. W codziennym makijażu ja tylko używam zalotki i tuszuję rzęsy, ale używam wtedy po prostu mocniejszych maskar, takich, które są w stanie wyciągnąć mak z moich rzęs. Ten produkt jest raczej delikatny, chociaż na dolnych rzęsach wygląda fajnie, to na górnych nie dał fajnego efektu, widocznego efektu tak naprawdę. Żel do brwi z Anastazji wydawał mi się na początku taki sobie, ale faktycznie ładnie utrwalił rzęsy, jednocześnie, wiecie, nie dając takiego efektu ściągnięcia, jak potrafią niektóre żele. Czuję, że włoski są fajnie utrwalone, ale jednocześnie, wiecie, nie są takie sztywne, zalakierowane, więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę mi się ten produkt sprawdzi. No i słyszałam wiele dobrego, więc aż dziwne, żeby tak nie było. Cienie są ok, raczej nie będzie to produkt, po który będę sięgała, te cienie do brwi z Kobo, ze względu na ten osyp i na ten ciemniejszy kolor. Wolę po prostu te standardowe cienie, których użyłam, czy znam, czy z Glam Shopu. One mają jaśniejszy kolor i po prostu są mniejsze i bardziej kompaktowe. Ja tak naprawdę takiego jasnego cienia nie używam i też nie robię jakiegoś przyciemnienia, wiecie, zewnętrznej części brwi, więc tego ciemniejszego też używać bym nie używała, więc po prostu oddam komuś innemu z raczej ciemniejszymi włosami ode mnie. Teraz sobie zdałam sprawę, że nie powiedziałam nic o ust zaraz po aplikacji. To tak, konturówka, jak widać, już używałam wcześniej i jest naprawdę świetna. Jest to produkt, który się niesamowicie trzyma i z tego, co zauważyłam, to nawet jak już się szminka zje, to ta konturówka się bardzo dobrze trzyma, jest zastygająca. Faktycznie ten kontur cudownie się trzyma, ale ciężko z dostępnością, ponieważ jest to limitowana kolekcja i faktycznie u mnie w najbliższej naturze były dostępne chyba tylko 3 odcienie, więc zerknijcie u siebie stacjonarnie, ponieważ online ich nie widziałam w ogóle, ponieważ mają bardzo ładną kolorystykę, super trwałość, niesamowicie kremowy, więc bardzo ładnie się rozprowadzają na ustach. Jeśli chodzi o szminkę serii Nude Goddess, mam ją pierwszy raz na ustach, ale jakie jest wrażenie? Pełne krycie, ładnie się rozprowadza nawet na suchych miejscach, ponieważ mam tutaj taką lekką skorupkę na ustach, nie są dobrze nawilżone i tego nie widać, ładnie się rozprowadziła ta szminka, daje taki satynowy mat. Zastyga? Jest taka bardziej właśnie w odczuciu matowa, ale nie tworzy ostrej granicy od wewnętrznej strony ust i daje właśnie taki bardzo subtelny połysk, dzięki czemu jest taka głębia bardziej w tych ustach niż w przypadku matowych totalnie szminek i podoba mi się. I ogólnie cała kolorystyka właśnie tej serii jest świetna i ja zamówiłam wszystkie odcienie tak naprawdę, żeby mieć tutaj w zapasie, ponieważ podobają mi się te odcienie, są zarówno beżowo-odcienie, jak i także dwa róże, więc zachęcam Wam sprawdzić, ponieważ póki co wypada świetnie, więc zobaczymy jak z trwałością, ale testowałam już wcześniej szminki z Kobo z tej serii True Matte i one mają podobne wykończenie, może nieco bardziej matowe są, ale one są niesamowicie trwałe i bardzo lubię, więc wydaje mi się, że tutaj będzie podobnie. No i kochani, to już było wszystko, jeśli chodzi o ten makijaż. Dajcie mi znać, czy używaliście tych produktów, jak się u Was sprawdzają, co myślicie sami o tym makijażu. Mi się podobały, więc pewnie to nie pierwszy, nie ostatni raz, kiedy robię taki makijaż, ponieważ fajnie to wyszło. Jeśli są jakieś nowości, które chcielibyście, żebym przetestowała na kanale w kolejnym Chat Makeupie, to dawajcie znać w komentarzu na dole, bo ponieważ zbiorę listę i chętnie przetestuję coś fajnego, coś nowego. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!